Ten film powstał na podstawie własnych obserwacji i prywatnych konsultacji. Nie jest profesjonalną podstawą do diagnozowania siebie w jakikolwiek sposób. Hej kochani, z tej strony Natalia, czyli Wonder Ballerina. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek o temacie, którego myślałam, że nigdy tutaj nie poruszę. Do nagrania tego odcinka zainspirował mnie pewien komentarz i zacznę może od tego, że lepiej chyba nie pisać takich rzeczy drugiej osobie, bo nigdy nie wiemy, z czym się ona zmaga i o tyle, o ile u mnie. Spoko. Gdyby się okazało, że na przykład dana osoba bierze bardzo silne leki hormonalne, które wpływają na jej wagę, albo z kolei na odwrót, bardzo długo się głodziła i dopiero teraz gdzieś tam wzmacniam sobie zdrowe nawyki, dostaje coś takiego, no to raczej nie było miło, więc taka rada i prośba. Nie piszmy innym tego, co sobie byśmy nie chcieli przeczytać, bo to nie wynika z żadnej troski, bądźmy szczerzy, tylko raczej ktoś, kto pisze komentarz tego typu, podbija sobie sam swoje ego. Nie znam tego autora, nie chcę też, żeby to był jakikolwiek atak na kogokolwiek. To na pewno było takie spostrzeżenie, które nie miało nikogo zranić i tak dalej, ale pomyślałam, że opowiem Wam, jak to u mnie wygląda i tylko taka mała dygresja, że czasami nie wiemy, kto jest za drugim ekranem i jakieś tam komentarze mogą innych krzywdzić. I tyle. Dobra. Więc tak, przytyło mi się. Przytyło mi się przez z pół roku z 5 kilo, 6 kilo. Wydaje mi się, że gdybym nic nie trenowała, to bym na pewno miała z 10-15 kg na plusie. Wy to widzicie, ja to widzę. Nie jest aż tak źle przez to właśnie, że trenuję, więc dużo mi poszło w mięśnie, więc faktycznie ta sylwetka jest większa, ale też powiedzmy, że silniejsza. Zaczęło się chyba wtedy, kiedy w lutym zdarzyło się parę rzeczy, w zeszłym roku w lutym, zdarzyło się parę rzeczy, które bardzo mocno odcisnęły piętno na moim życiu. Po pierwsze miałam swój pierwszy wypadek samochodowy. Szkoda była całkowita. Zostało wzięte do mechanika, który później okazywał się w ogóle jakimś szemranym mechanikiem, to jest opowieść na drugą historię. Zakończyłam związek, który trwał 3 lata z osobą, którą mieszkałam. Dostałam pracę na 3/4 etatu, czyli każdego dnia musiałam pracować dodatkowo 6 godzin i łączyć to jeszcze ze studiami dziennymi i z treningami. I mówiąc, że było ciężko, tak jakby nic nie powiedzieć. Słuchajcie, zostałam sama w domu, który wynajmowałam, pracując, studiując, zajmując się psem, trenując i byłam zmęczona. Naprawdę byłam bardzo przemęczona i gdzieś tam wydaje mi się, że po prostu te słodycze, bo to głównie słodycze, były takim umilaczem mojego życia. Na zasadzie w sobotę, kiedy nie miałam już żadnych zajęć, uwielbiałam jeździć na zakupy i sobie myślałam, o dobra, kupię sobie to, bo w końcu zasłużyłam. I zamiast zastanowić się na tym, skąd to wynika, może z poczucia samotności, może z poczucia tego, że jestem, wiecie, nie mam w ogóle czasu dla siebie, to ten odpoczynek, który miałam w wolne dni, po prostu włączyłam od razu z jedzeniem. I dla mnie relaks był równoznaczny z jedzeniem, ze słodyczami i tak dalej, a jeszcze nie mam umiaru żadnego w słodyczach. Są osoby, które zjedzą żołądek czekolady i już im jest niedobrze. Wy teraz widzicie osobę, która może zjeść dużą Milkę i dopiero wtedy jej będzie niedobrze. Chodzi mi o to, że naprawdę mam duże łaknienie o słodkie i już wiem mniej więcej, z czego ono wynikało, ale tak, od tamtego momentu jadłam o wiele więcej niż powinnam, opychałam się. Po każdym obiedzie zawsze był deser w postaci batonika, wafelka, ciasteczek itd., itd. Podobne epizody zdarzały się już u mnie wcześniej. Jakieś 4 lata temu, jak tańczyłam jako cheerleaderka, były takie momenty, kiedy wychodziłam rano z domu i wracałam do domu po 23:30. Brałam ostatni autobus i szłam do Tesco kupić paczkę jeżyków, którą zjadałam tego samego dnia w nocy. Byłam tak zmęczona, a mimo to zamiast pójść spać i się wyspać, to przez to, że nie miałam takiego wolnego popołudnia, to chciałam sobie to odrobić i nie iść od razu spać, tylko jeszcze tak trochę pożyć tym życiem. I właśnie ten, nie wiem, jeżyki i oglądanie telewizji, czy telefonu, czy czegokolwiek było dla mnie takim relaksem. Co jest oczywiście kompletną patologią, bo jedzenie całej paczki jeżyków przed północą nie jest relaksem. Ale to był ten vibe. Po prostu chwila wolnego zawsze mi się kojarzyła ze słodyczami, tak samo po obiedzie, zawsze musiałam się jeszcze dopchać. Aż tak, że jak zjadłam obiad i nie byłam głodna, ale nie byłam przejedzona, to czułam, że to jest złe, że muszę jeszcze coś dojeść, żeby być właśnie taka przejedzona. Też na przestrzeni roku bywały lepsze i gorsze momenty. Jak na przykład byłam na Sardynii i wynajmowałam tam mieszkanie, gotowałam sama, dużo spacerowałam, to nawet jeśli miałam lekką nadwyżkę kaloryczną, to i tak ją spalałam.
więc moja sylwetka wyglądała lepiej. Później z kolei się najadłam znowu słodyczy gdzieś indziej i wiecie, i były takie różne wahania. Cały czas troszkę zdrowiej, później powrót do złych nawyków, bo coś się stało, nie wiem, zaczął się rok szkolny, zaczęły się inne sprawy i tak dalej, i tak dalej. I takim punktem kulminacyjnym był moment, kiedy poszłam do pani kosmetolog, bo od zawsze, odkąd zaczęłam dojrzewać, miałam problemy z cerą. Takie naprawdę bardzo duże problemy z cerą. Pani kosmetolog w Poznaniu, ona dość holistycznie podchodziła do tematu właśnie trądziku i powiedziała mi, że mam zrobić badania krwi. Więc poszłam na te badania, takie, które oferował mi LuxMed. Były całkiem spoko, w sensie dość sporo ich zrobiłam. Poszłam później do niej z tym i słuchajcie, ona była w szoku, że ja nigdy w życiu nie zemdlałam, bo miałam niedobory. Miałam prawie w każdym kuźwo, prawie w każdym wskaźniku miałam niedobór. Serio, totalnie poniżej normy, nawet ja się tego nie spodziewałam. Wiedziałam, że dostarczam sobie za mało białek, mniej więcej o połowę, bo od jakichś 3 lat liczę kalorie. Chociażby dla swojego umysłu, żeby wiedzieć mniej więcej jak stoję, bo inaczej to w ogóle bym się go nie objadała. No i to mi coś uświadomiło. To mi uświadomiło to, że obojętnie czy ja będę grubsza czy chudsza, jestem po prostu niezdrowa. Na zasadzie to nie może tak być, że ktoś, kto się tym zajmuje profesjonalnie, mówi mi, że kurczę, ja jestem w ogóle w szoku, że ty nigdy nie zemdlałaś. Przecież ty z takimi wskaźnikami to w ogóle jeszcze się dobrze czujesz? No i wtedy zrozumiałam, z czego wynika to moje obżarcie. Słodyczanie po prostu z tego, że organizm, żeby jakoś funkcjonować, musiał sobie dostarczać energii z cukru. Większość moich posiłków praktycznie nie zawierała białka. Jak wiecie, jestem wegetarianką. Też nie chcę tego zrzucić na wegetarianizm, absolutnie. Zrzucam to tylko na siebie, bo to jest tylko moja wina. Ale to prawda, że nie zwracałam dużej uwagi na zamienniki białka i na tego, ile ich powinno być w mojej diecie. Potrafiłam zrobić sobie makaron z sosem i bez żadnego, wiecie, białka, bez żadnych warzyw. Pochodzę też z rodziny, gdzie aż tak dużo się tych warzyw nie jadło i cała ta moja droga, całe te moje journey tak naprawdę opiera się na tym, że ja się uczę gotować. Po prostu jak zrobić coś dobrego i coś zdrowego. No i właśnie rozmawiałam z tą moją panią kosmetolog o tym wszystkim i ona powiedziała, że to, że ja tak samo cały czas chcę jeść, jakby ja cały czas, kurczę, jem coś, śniadanie, jestem w sumie najedzona, a po 2 godzinach znowu bym coś zjadła. To wynika albo właśnie z nudy, albo z samotności. Właśnie jakieś tam, wiecie, psychologiczne aspekty, albo po prostu z tego, że te śniadania są przed śniadaniem. Te posiłki są przede wszystkim węglowodanowe. Więc zaczęłam dodawać białka i tłuszcze, czyli na przykład orzeszki, albo do obiadu zawsze ciecierzyca, fasola i tak dalej, żeby to nadrabiać. Teraz czuję się o wiele lepiej niż było wcześniej. Nadal nie jest idealnie i nadal buduję w sobie te zdrowe nawyki, żeby nie dojadać deserku po obiedzie, bo już jestem najedzona, czemu mam jeszcze się dopychać czymś tylko dlatego, że jest słodkie. Ale to jest proces i to jest proces, który trwa i to jest proces, który pewnie będzie trwać, ale już jestem z siebie bardzo dumna, bo wiecie, to trwało tak naprawdę rok. Tak naprawdę rok, żeby w każdym moim obiedzie była porcja białka. I to nie dlatego, że ja się do tego zmuszam, tylko dlatego, że mój organizm sam tego pragnie, sam tego łaknie. Jak miałabym teraz jeść makaron z jakimś sosem i bez żadnych kotletusowych, bez tofu, bez jakiejś, nie wiem, ciecierzycy, fasolki czerwonej itd., to bym była w szoku. Musiałabym dojeść jeszcze coś proteinowego, bo po prostu już wiem, mam zagotowane, że to nie jest wystarczająco dla mnie i to nie jest właściwe dla mnie. A ja nie chcę tak żyć. Ja chcę być starsza i być w sile życia, a nie, że mój organizm będzie cały czas osłabiony i będzie chciał się dopychać tylko po to, żeby funkcjonować. Bo to nie jest dobre funkcjonowanie. Więc tak jak mówię, w moim przypadku to jest bardzo duży proces. Też sama zauważyłam to, że nie chcę tak żyć. Bo nie chcę mieć cały czas wydętego brzucha, cały czas z tego, że się przejadam, z tego, że jem bardzo, bardzo, bardzo dużo węglowodanów. Chcę się po prostu czuć dobrze w swoim ciele, a nie czuć się ciężko, nie za to, że też przeszkadzało w treningach. Ale do czego zmierzam, to to, że teraz na pewno stawiam też na to, żeby to wszystko po prostu było zdrowe. Ja nie chcę być jak najchudsza, ja chcę być w jak najzdrowszym organizmie. Bo chcę dla siebie dobrze i moje ciało też potrzebuje właściwego paliwa po to, żeby później funkcjonować. I uwierzcie mi, że o wiele lepiej się funkcjonuje, kiedy nie jest się przejedzonym, kiedy nie czuje się wiecznego głodu, wiecznej ochoty na słodkie, kiedy nie czujesz się samotna, bo wiesz, co masz zrobić, żeby nie być samotna. Na przykład zamiast najeść się tabliczką czekolady przed telewizorem, to zadzwonić do przyjaciół. Możesz tak samo cieszyć się z filmu, po prostu pijąc Cola Zero, a nie jeszcze dopychając się popcornem i tak dalej. Także jestem naprawdę się zadowolona, ale tak jeszcze pewna droga przede mną. I nie każdy jest idealny i chyba nawet nie ma idealnych ludzi, także pamiętajcie o tym, że każdy gdzieś tam z czymś się wśród nas zmaga.
Dziękuję za oglądanie i jeszcze Wam miłego dnia. Widzimy się w następnym.